Cześć, witajcie, z tej strony Dendro, dzisiaj Tomek. Witam bardzo serdecznie z tej strony znowu. No ja. No oczywiście, jesteśmy na zakupach w Biedronce. Codziennie zabrakło nam pyrku. Ja tam. Jedziemy dzisiaj po nawóz. Tak, już tu masz gdzie jechać? Po Amfę jedziemy. Oczywiście. Amfa, biały proch. Dawaj, będziesz prowadził. Ja na kogucie z tyłu będę jechał. Ile ty jesz na godzinę, tak z ciekawości? 30! A to na drodze. Dobra, to sobie ustawię też 30. Pale Dunaju. Co ty tak robisz? Pale Dunaju. Światła, koguta nimum. Nie, światełka mam. Ale bije strasznie tego. Po przyczepie. Takie zapadło, ale wygasimy. Co ci bije? No, odblask jest mega. A z kolei jak zapalę te robosze, wiesz, wszystkie, nie? To jest inaczej. Czy ty widzisz te moje migacze? Zapal. Widzę. Działają. Ty już zwolni sobie. Ale patrz, bardzo dobra górka jest. Dłożki ładny raz. Widziałeś to? Nawet chyba, że chcesz mnie jakoś napędzić. Nie, bo pogniemy przyczepę i co będzie. A tutaj jeszcze jest ta lepsza z tyłu. Nic nie pogniemy. Jak nie? To lakier porysują tutaj. No i tak jest porysowany. Ta. Jak to? Wieżyczka tam do tych zwierząt polowań, nie? Widziałeś? Ambona? No o, no. Wieżyczka do polowań nie zwierząt. Dobra, jedziemy. A się teraz rozpędziłem. O! Idziemy do sąsiada kupić, u którego zostało trochę tego nawozu. Musisz wyhamować. Gdzie... co ty? Skręcać chcesz? No jak? No to nie było... nie... nie było dalej to chyba. To tu! Tutaj? Panie kochany. Czekaj, otworzy ci bramę. Nie wiem, może? Dobra, jedziemy. Ja pamiętam. Się z nim umawialiśmy. To tu ty było. Widziałeś? Sąsiad ten śmieci nie wyrzucił. Mierdziel. Kola. Chodź, zobaczysz, jak jest napisane. Przez K. Nie. No zobacz. No to z Biedronki, tęczowa. Kola. No, tu jakieś papierosy, nie wiadomo co tam leży. Jeszcze. Coca-Cola. Jedziemy na podwóreczko. Dwa ładne biny. Co, to tutaj? Tutaj w prawo chyba, do magazynu tego. To tutaj? Jedziemy. Pamiętasz? No, jedziemy. No tam coś jeszcze zostało mu chyba kawałek. Na tych paletach. Nasze wapno. Dobra, jadę. Tylko nie wiem teraz, jak ty tym staniesz dobrze jakoś. Tak teraz? Czy ja wiem? A nie, jakbyś podjechał z prawej ode mnie? Tak po ukosie stanął? Wydaje mi się, że było dużo lepiej. No to bez różnicy, którą stroną, czy to, czy tamto, nie? Ops. Co ty robisz? Ty chyba zaśpiłeś w tej Biedronce. No. Widziałeś? Naćpałem się białego proszku. Nie. Proszek do prania. Tam, proszek do prania. Ja ty par wujekom poskakuje. Okej. 15 się dało iść na jedność, to pamiętam. Tylko akurat nie w ciągniku, tylko w jakiejś ładowarce. Chyba teleskopówce nawet. Ja go zgaszę, bo za nic. Okej. Jak ja tutaj ładuję elegancko. Jak? Może być, czy nie? No jasne. Dwa transporty, tak? Mamy do zwiedzenia. Dentrok. Słucham. Dwa transporty mamy do zwiedzenia. A nie wiem, zobaczymy. Może jeden zobaczymy, ile tam nam wiesz, wejdzie na to podwórko, nie? Jak ktoś się przyjedzie drugi raz. Mhm. Dobra, jest druga łyżka, to jest około już ile? Prawie 4 tony, prawie 4. Ile tam? A, tony 900 prawie, tak? Kiedy zobaczymy. Ojej. 1857 mi dokładnie bierze. Dokładnie, tyle. Z tych trzech, nie wiem, czy to jakiś błąd gry, czy jak za każdym razem. Ile tam masz już? 5,5 tony. I troszeczkę.
Ile to jest procent? 42. A to tu więcej wchodzi niż 6 ton, tylko na drugą 6 ton tylko wejdzie. 42 z całego zestawu. A, całego? Aha. A to nie jest nie tak, pokazuje tylko jednej przyczepy. Tego? Dobra, to nie. Nie wiem, to jest oddzielne przyczepy, bo 15 było, że ogólnie, nie? A no faktycznie, takiego, więcej wejdzie niż... Oddzielne przyczepy są faktycznie. A to tylko tam jak masz dwie, bo jak już masz, to chyba nie działa. Albo do trzech jest, nie wiem, ile tam masz miejsca, nie? Wiem, że osobno, wiesz? Po co ci światełka? Akumulator tutaj marnujesz. Dobra. Ty tam chuj na przyczepę rozgartuj to dobrze. No co to masz zrobić? Czemu ja mam cię wysilać? Dobra, lecimy tutaj teraz troszkę z tyłu nasypiemy więcej. I zaraz będzie pełno. Wejdzie coś jeszcze czy nie? Chyba nie. 100%. Ja ci podjadę bliżej. Dobra, to podjedź. Po prostu się teraz przyczepa przegnie. A ta ile ma? Nie wiem, pokazuje mi teraz razem. Aha, okej. To jakby ta pierwsza jest większa. Niby. No na pewno pierwsza jest większa, to już masz burty, nie? No, na drugiej też masz. Nie, na drugiej nie ma. Nie. Ale chodzi, że podwójne. Normalnie to są, nie? No pomyśl sobie, jak masz potrójne nieraz, nie? No to bardziej w realu, w grach tak średnio widziałem, żeby były potrójne buty. No też ci jakoś rzadko tego spotyka, jak masz na 3. Jeszcze chyba z jedną łyżkę wejdzie. No. Teraz może na tylne sypiemy, co? To na tylne. No na tylne przyczepę. Oj, wysypałem. Jak na tylną przyczepę, bo nie rozumiem cię. No sorry, na tył przyczepę. Na tylną, bo kurde. Czy sypiesz na tylną? A tutaj koła nie ma zapasowego. Jo. Widzisz miejsce? Ukradli. Coś pełno? A on został jeszcze czy nie? I pełno, tak, faktycznie. Pełno. Poczekaj, zabierzemy jeszcze w łyżce, nie? Ale czy damy radę? Jak nie, to ci będę pchał. To jedziemy teraz na farmę. A tam chyba żadnej górki nie mamy zbytnio. Wiesz co? No chyba nie. Ty powoli już tutaj. Przejechałeś pod... Hamuj, hamuj. Ale mnie znosi. Jak? Nie ma powoli. O kurde, krawężnik. Trochę duży. Co ty przywaliłeś? A ty... Ty w to przywaliłeś? To to nie jest krawężnik, cofaj. A co to jest, no? Krawężnik. Na krawężnik, tak. Ja cię przestawię. Ciekawe jak? Nie wiem. Teraz coś wymyślimy. Tu mamy problemy. Pan kierowca chyba coś dzisiaj pił. No, za dużo. Czekaj. Przestaw mi te koło! Tylne. A właśnie się nie da. O. Wszystko się da, tylko nie chcę. Nie chcę ci się po prostu. Tylne chcesz? Czekaj, tu mnie podnosi. Tak my stąd chyba nie wyjedziemy do końca. Ja pierdolę. Czekaj. O! Pójdę. Okay. Kolizja, pójdę. No. Do stój. Troszeczkę. No. Odbij w lewo, do tyłu i potem mocno w lewo dawaj. Mocno w lewo. O! Wyjdzie. A gdzie tam? Jak nie? O matko, córko. Czekaj, jest. Jak poskakuje. Dawaj. Poszedł. Stój. Tychu. Stój. Szybcy i wściekli. Teraz to ja utknę zaraz. Ty sobie też radę. Dobra, ja do przodu wiadę. Mnie troszeczkę przeważa. Dasz radę? Tak. A, patrz, na szaleńca wyjedziemy. Ja cię nie popatrzyłem. O, górka nas czeka, dawaj. I trzeba pchać pewnie.
Tylko ja zwolnię, zobaczymy jak ty będziesz jechał. Czekaj, ja mogę wysypać to na twoją tą łyżkę. Nie, nie chcę, bo ja mam pełno. Dobra, pomogę ci może, co? A patrz jak mi się z tyłu koła kręcę, widzisz? Mhm. To już to opony. 5 na godzinę. Przyspieszamy. Ile jedziesz? Ale tyle samo? Jedź. Co ty robisz? Nie, to tak ci za nic nie da. Oj, oj, oj. Jak to koła będą do wymiany. Długa droga przed nami. No to w prawo w ogóle jaki fajny lasek, nie? Judymy na traktury. Patrz, będzie chuinka na święta. Chuinka. Wapna się zachciało. Rozpędzamy się w 10, a tam z górki, o matko, córko. Fotoradar nas złapie. Ty mnie ty jak policja będzie stała i przekroczę prędkość? No nic. Nie stać nas na mandat. Ale weź, ja nie mogę punktów, ja w ogóle nie mam prawa jazdy. A słyszałeś o tych rzeczach, jak wiesz, fotoradar w realu złapał tych rowerzystów nieraz? No, na przykład na takich... Za prędkość. No taki na rynku na przykład miejskim, gdzie ograniczenie jest na przykład do 5, tam do 20 i rowerzysta jechał więcej. To trochę dla mnie. Ona to, szybciej od ciebie jadę. No ja przyspieszę to dalej. Przegonię cię czy nie? Ile ja będę jechał? Ja 33 maksymalnie, ale... Jak ci ja teraz nie dogonię, ile ty jedziesz? 32. A jeszcze mamy górkę u siebie na gospodarstwie. No. A jakby teraz pojechać prawo, tośmy chyba tam nigdy nie wjechali. Przez tą drogę. Nie? Łomża. No, wątpię. Byłoby ciężko. Do Łomży wjeżdżamy. Dawaj, jedziemy. Ten to wypadek mu znowu. To. O kurde. Tak, pierdolę. O wieku mowa. No i teraz będzie wolno jechał. Kulturalnie skręcamy w prawo. W lewo. No. Właśnie teraz nie przywiał grzawo. Jak my tutaj nie podjedziemy chyba. Jaki to wysypujemy? Właśnie nie wiem, zaraz zobaczymy. No tak chyba pod chmurką to nie. Pasowałoby chyba w środku. A który gdzie wysypywałeś? No tam na tej narożnej, nie? Co było, pamiętasz? Aha, tam, to możemy tutaj zajechać w sumie. A, bo tutaj gdzie tego, gdzie zboże po prawej stronie tylko wiesz, nie? Tutaj, opa, no wiesz, tylko nie przywołuj drzwi, pamiętaj, bo kulisy jest jakieś śmieszne troszeczkę. I dawaj tylko na prawą stronę, są ustawić burtę, żeby kiprować, nie? Kierunek zrzutu. W prawo. Prawo? Tak, w prawo. Potem lewy kontrol i... Czemu to pod siebie kawałek nasypałeś? Nie chyba wiem. Chyba dziura od tego ciężaru się zrobiła, to bo zobacz. Dobra, to wysypuje. Syp to. Czy już się nie da więcej? Ale weź. Ten groszek. Właśnie wapno. Takie. Jak groszek wygląda. Nie mogę. Ale co, za mało miejsca, tak? Bo tu pewnie trzeba trochę pospychać, tak myślę. No to jedź do przodu, do tyłu kawałeczek, nie? Będę się śmiał, jak wszystko nie wysypiesz. Najwyżej to się weźmie turem i tyle podgarnia. Okay. Ja to bym wysypał tutaj. O, elegancko. O, to mi zaraz wyleci stąd. Ja to podgarnę troszeczkę. Bo musisz to zrobić niestety. O, przepraszam. Mojej przyczepy nie musisz podgarniać. No kolizja. Nie. No kurde, nie wierzę. Czekaj. Weźmiemy ją, przestawimy. Stój! Ten natura. Jak wyrzuciło. Dobra, może być chyba, nie? 10 na 10, polecam. Dobra. Tak co, my się będziemy powoli żegnali. Biedził dzisiaj ze mną Tomasz. Gdzie Tomasz tam gdzieś chyba uciekł. Tymczasem się będę zamierzał, jakby się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę. I trzymajcie się, do kolejnego, cześć!